Wow! Wyrzuca facet, Ragnarosa facet ma jaja jak berety. Jeśli żyć ci będzie dane, skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, ja jestem Zalic, to jest oczywiście Hearthstone, a dzisiaj, moi drodzy, ponownie zanurzamy się w rywalizacji trybu rankingowego. Dzisiaj mechmagiem, dzisiaj akurat nie będziemy kapłanem, ostatnio właśnie zdarza mi się grać głównie tymi dwoma taliami na przemian, kapłan i mechmag, notabene je wam bardzo polecam. Dzisiaj będzie to mechmag, dzisiaj będzie to, moi drodzy, ranking piąty, czyli można powiedzieć, że presja, nie wiem jak dla was, ale na mnie jest, myślę, że całkiem duża. Zobaczymy, z kim dane będzie nam pójść, oczywiście Handlock? Nie, druga Jaina, mag drugi. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. To wszystko bardzo zależy od tego, jaką rękę dostaniemy. I o ile naginacz mechów jest bardzo fajny, o ile pieniążek jest bardzo fajny, że minimalny jest super, o tyle te dwie karty musimy odrzucić. I zrobimy to tak, mając nadzieję, że dostaniemy coś za 2 albo za 3. Wow, to wygląda całkiem nieźle. Więc w pierwszej turze coś czujesz, że minimalny, w drugiej naginacz mechów i naginacz mechów, albo nie. Nie chcę popełnić błędu, a ta tura, chociaż pierwsza, może być bardzo znacząca. Mamy tak, dwie opcje, albo żmi many, w przyszłej turze tak, wrzucamy naginacza mechów za 2 many, koinujemy śniegoczłapa, lub koinujemy naginacza mechów i jeszcze dorzucamy śniegoczłapa i to wygląda super. Druga opcja jest taka, że teraz koinujemy naginacza mechów i w przyszłej turze rzucamy naginacza drugiego i śniegoczłapa i jeszcze do tego żmija many, ale chyba zagranie żmija many teraz będzie bezpieczniejsze, tak mi się zdaje, i nie narazi nas na jakiegoś nieprzyjemnego Frostbolta czy coś w tym stylu. Co to będzie za karta? Coś z jednym życia i by byłoby super. Okej, okay, jego naginacz mechów. Fajnie, ponieważ możemy zarzucić teraz stół po prostu tą niesamowitą synergią. Czyli tak, cyk, 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 cyk. I jeszcze to, ponieważ ten wkurzotron też kosztuje tak naprawdę za darmo. No, dowolnego mecha, jakiego teraz dostaniemy, będzie po prostu fantastycznie. Rękę otwierającą mieliśmy, no, cudowną po prostu. No, ale zobaczymy, co ma na to nasz przeciwnik. On też ma trzymany tak naprawdę i może wyrzucić 3 mechy o koszcie 2 tak naprawdę. Więc może zrobić nam taki sam stół, jak my tutaj mu zafundowaliśmy. Okej, wkurzotron, frostbolcik coś czuje. Tak się spodziewałem właśnie Frostbolta. Fajnie, że to atakuje. Nie będę mógł więcej ja zrobić w tej turze. My też mamy Frostbolta, ale na razie go sobie zostawimy. Po prostu pingniemy Trele Morele to. Zabijemy to tym, zaatakujemy w twarz i zaatakujemy w twarz. Wolę mimo wszystko, aby ten Żmijmany miał jeden punkt życia, aniżeli Wkurzotron, bo taka chyba była moja alternatywa z tego, co dobrze tam patrzyłem. Ponieważ Wkurzotron jest prowokacją i zawsze chroni te pozostałe postacie, a tutaj, jak widzicie, pięknie nam się wszystko zrobiło i chyba Goblin Grzmotnik będzie bardzo dobrą odpowiedzią. Mając nadzieję, że zabijemy go? Nie, nie zabiliśmy tego całego mego szatkownika. Serio? Wszystko w twarz? Nienawidzę cię. Okej, okay, zróbmy to w takim razie. Tak. Zaatakujmy w twarz. Wiem, że mógłbym oczywiście zabić tego załogowego szatkownika, ale przysporzyłbym sobie w jakiś sposób nie tyle stratę tempa gry, co ja mogłem go zabić, ale jego nie, ale no, mogło być lepiej, ale nie jest aż tak źle. Frostbolta mamy bardzo przyjemnego, tutaj możemy coś sklirować, bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście najpierw wyrzucimy tego mechanicznego Yetiego, frostboltujemy to, zabijemy to o to, nie, to bez sensu. Zabijmy to o to, lub też idźmy w twarz. Nie, zabijmy to o to, żeby troszeczkę tutaj nie szaleć. Okej, okay, ten koleżka jest fajny, tylko czy on jest na tyle fajny, abyśmy... Tak, musimy go zabić, bo boję się, że może mimo wszystko urosnąć do dużych rozmiarów. Tak, jesteśmy wystawieni na pingowanie po prostu nas obrzydliwie, ale jeśli zdecyduje się na ping, czyli ten ognisty pocisk, to może wystawić coś za 4 many lub dwie postaci za 2. Właśnie o szalonym naukowcu mówiłem. Właśnie go człapie, no tak samo. To możemy my dzięki temu w tej turze zabić, ale jakbyśmy z top deckowali jakąś przyjemną postać typu, znaczy przyjemnego kulognia? Nie, oczywiście, że nie. W takim razie zarzucimy stół tutaj różnymi fajnymi rzeczami. Aha, ten oczywiście nakręcony gnom jest za darmo. I wyrzucimy go, pingniemy to coś. Tak? Tak, oczywiście, że pingniemy to coś, aby nasz mechaniczny Yeti nie zginął. I zaatakujemy w twarz, być może ten mecz będzie szybszy niż nam się zdaje. Przy 30 życia mamy, no, duży zapas życia, 29 już będąc tak dokładnym. I od biedy moglibyśmy go pociskować aż do śmierci. Bardzo bym dużo dał, aby teraz mieć kulę ognia, aczkolwiek niestety on ją ma.
Poszycie dużo to nie daje, wolę mu coś do ataku, ale też synergia z tym żmijem many będzie bardzo przyjemna. Dobrze by było też dostać no coś, aby aktywować ten sekret. Uuu, on jak mądrze zaatakował, kurczę, szkoda. Szkoda, wielka szkoda. Dobrze by było coś, żeby aktywować ten sekret. Zagramy w takim razie tak. I to jest lustrzany byt. Chciałbym powiedzieć lustrzane odbicie. Ale tak, damy... kurczę, może bym powinienem był zagrać pajęczy czołg. Ale zaraz zobaczymy. Poczekajcie, bo żeby nie zepsuć tego tutaj, co sobie zbudowaliśmy. Czy on jest w stanie sklirować ten stół, który tu widzi? Nie, raczej nie. Ale zagrajmy tak, zagrajmy niestabilny kamuflaż na tym koledze i dopakujmy tego. Powinno to w jakiś sposób nas ustawiać w całkiem niezłej sytuacji. No tutaj wyrzucając te dwie części zamienne, odrzuciliśmy jakąkolwiek opcję tak naprawdę Antonidasa, ale jeśli Antonidas przyjdzie, to myślę, że i tak będzie całkiem nieźle. Wolałbym oczywiście teraz kulę ognia i wypadałoby ją spodykować. No niestabilny portal, mam nadzieję, że to dużo nie zmieni. Co dostaje z tego? Drugi niestabilny portal, robi się gorąco, moi drodzy. Co on wyrzuci? Ma 4 many, może wyrzucić... No nawet nie chcę sobie wyobrażać, co on w tym momencie mógłby tutaj nam pokazać. Dwie many. Czy wyrzuca coś za te dwie many? Żółwio Szczękogryz, to tam jest super, rybka mi to. Ale drugiej karty nie zobaczyliśmy. Druga karta, mamy nadzieję, że uda nam się ją zlustrzanobycić. Pingujemy twarz, atakujemy oczywiście w twarz, mając nadzieję, że stopdekujemy Frostbolta. Moi drodzy, emocje są, nie wiem jak, co dla was znaczy piąty ranking, dla mnie oznacza bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy, co on tutaj nam wyrzuci. 9 many, no może wyrzucić w całą rękę prawdopodobnie. Zabić mnie, tego na pewno nie może zrobić, tego jestem pewien. Okej, dostał coś całkiem niezłego, to przychodzi na naszą stronę. Czy będzie w stanie się tego pozbyć? Jeśli tak, to będzie musiała być kula ognia. Nie! Poddaje się, czyli ta gra leci do nas. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem, że mamy także serię zwycięstw. Nie mamy, okej, okay. Ale druga gwiazdeczka leci do nas. Zobaczymy, jak pójdzie nam następny mecz. Są rzeczywiście emocje, troszeczkę mi się rączki trzęsą, ale zobaczymy, jak to nam pójdzie. Oczywiście możemy przegrać, moi drodzy, taka jest właśnie takie są uroki Hearthstone'a, że na początku potrafimy mieć serię zwycięstw po 5, a później... spaść dwa rankingi. Tutaj zdawało mi się, że naprawdę byłem, że miałem rzeczywiście serię zwycięstw, co najmniej dwa mecze poprzednie z rzędu, rzędu czy pod rząd. Okej, zagadka gramatyczna, mówi się z rzędu czy pod rząd. Ale zobaczymy, z kim nas teraz zmeczapuje. Jest to znowu mag, Temeliak. A nasza ręka, no zobaczymy, co dostaniemy. Naginacz mechów jest oczywiście super. Frostbolt. Tu jest pytanie, czy powinniśmy to zostawić, czy mieć nadzieję, że dostaniemy coś lepszego. Oj, zastanówmy się. Duże jest prawdopodobieństwo, że dostanę coś fajnego, czyli za 2 many, 1 many. Pocisk lodu jednak by był bardzo przyjemny i muszę go chyba zostawić, ponieważ idę pierwszy, to raczej nie będę miał opcji jakiegoś tutaj fantastycznego zagrania. No ręka myślę, że bardzo późna jak na kontrowanie Mechmaga. Drugi pocisk lodu, możemy coś nadal tutaj ugrać, ale raczej nie będziemy na pewno w stanie przegonić naszego przeciwnika, tak jak w poprzednim meczu, gdzie mieliśmy po prostu fantastyczną rękę, super, super, czy to będzie naginacz mechów? Zagramy bezpiecznie, niech to będzie szalony naukowiec, na razie nie mamy zbyt dobrych zagrań, nie chcę tracić tego naginacza mechów za darmo, wolę go rzucić z jakimś kombem i przyszłym mechem w przyszłej durze, a teraz wyrzucić szalonego naukowca, żeby mu jak najszybciej móc zagrać z tego szalonego naukowca lustrzany byt. On go frostboltuje, więc no, facet gra ostro, znaczy nie tyle ostro, co po prostu troszeczkę ryzykownie, nie wiem jak wygląda jego ręka. Tę kartę chciałem właśnie zobaczyć, bo możemy wyrzucić dwie, przez to wiemy, że nie mogą one obie zginąć naraz, a w przyszłej turze będzie technik z Majsterkowa. Zobaczymy, co dalej. Monetka, coś dużego za 4, coś dużego za 4, coś dużego. Fatalnie, fatalnie, po prostu fatalnie. No niedobrze, bardzo niedobrze, moi drodzy. Kurczę, mogłem się w sumie spodziewać rzeczywiście, że po frostboltowaniu złotem, złoty pocisk lodu na szalonym naukowcu może coś tutaj takiego oznaczać. Co robimy? My to w takim razie frostboltujemy, pamiętając jakie to jest zaklęcie, atakujemy w twarz. I choć bardzo nie chcę, szczerze mówiąc, dawać mu technika z Majsterkowa, to chyba będę zmuszony, ale jeśli rzucę technika z Majsterkowa, to będę mógł go frostboltować. Kurczę, ta mistyczka Kezanu...
Zawsze zapominam o tej karcie i zawsze się to kończy dokładnie tak samo. Zobaczymy, czy uda nam się mimo wszystko to skontrować. Bardzo facet gra kontrolnie. Na razie zobaczyliśmy z jego deku tylko mistyczkę Kazanu, co jest bardzo ciekawe. Ale okej, na pusty stół technik z Majsterkowa i Frostbolt w jego technika z Majsterkowa. Nie zostawimy go tutaj z niczym po prostu. Jego oba Frostbolty już padły, tak? Nie, czy to był mój? Nie, tutaj zagrało Frostbolta na ginaczu mechów, a pierwszy był na eszalon naukowcu. Okej. Ała, Magini i Kirin Tor. No, zrobiły się strasznie modne te nieprzyjemne, jakby to powiedzieć, sekret magii, sekret madzy. No, w tym przypadku jesteśmy zmuszeni do poszycia, aby sprawdzić, co to za sekret. Miejmy nadzieję, że to Counterspell. Nie jest to Counterspell, czyli jest to lustrzany byt. Okej, okay, możemy takie badziewie na szczęście mu dać. Zniszczymy to w ten sposób, zagrywając nasz lustrzany byt. Szczerze w to wątpię, aby grał dwie mistyczki Kirin. Znaczy nie, to są Magini Kirin Toru, a tamto była mistyczka Kezanu. Z Kezanu dokładnie, więc wątpię, aby potraktował ten nasz lustrzany byt kolejny, znaczy nie przejął go po prostu. Okej, jego sekret kontra nasz sekret. Raczej nie jest to. To jest plus jeden do ataku. Okej, czyli najpierw zagrajmy oczywiście to. Tak. Sprawdzając, czy to. Aha, czy to nie jest lustrzany byt. Znaczy to jest lustrzany byt, to właśnie. Ale możemy się go pozbyć, okej. Kula ognia. Tak, lustrzany byt, tak jak się spodziewałem. Klirujemy to, co on nam tutaj zrobił. No i tajemny intelekt może być kartą, która nas tutaj uratuje. Tak, ten lazurowy smok ginie i to jest. No to jest niemiłe. Wow! Który to jest sekret? Czy ktoś to liczy? Bo to już się staje mało legalne. Okej. To już jest na pewno Counterspell, bo dwa lustrzane byty były. Jakoś sobie z nimi poradziliśmy, ale Counterspell może być problematyczny, dlatego no niestety po prostu... Pajęcz czołg, to boli strasznie, to boli. Pingujemy niestety twarz, bo... No bo po prostu rzucenie tajemnego intelektu, Boże, ja szczerze, dla nas się źle skończy. W najgorszym wypadku możemy go rzucić w przyszłej turze, ale wiem, że on będzie kartą oddaną za darmo i nie ma sensu tutaj kombinować. Nadal mamy lustrzany byt założony, więc cokolwiek dużego on by chciał tutaj wyrzucać, jakiegoś doktora Hooka, to będzie bardzo na naszą korzyść. Szkoda, że mamy mniej życia niż on, mniej kart niż on. No i stół, co taki sam. Zdejmować słuchawki! Wow! Wyrzuca facet Ragnarosa, facet ma jaja jak berety po prostu. To się może tak maksakrycznie, świetnie dla nas skończyć, aczkolwiek tak źle, że aż sobie tego nie wyobrażam. No, moi drodzy, wielkie, wielkie kciuki, Ragnaros nie trafia! Fantastycznie nie trafia mojego, czyli jesteśmy do przodu, dwie kule ognia w naszej ręce. A co robimy? Ten Ragnaros bardzo bym chciał, aby trafił. Czy tajemny intelekt, czy kula ognia? Co ja wolę poświęcić w tego Counterspella? Momencik, zastanówmy się. Kula ognia. Muszę chyba poświęcić według mnie kulę ognia, którą będziemy fireballować. Twarz, to i tak nie ma znaczenia, bo to jest Counterspell. Tak, czyli tajemny intelekt. No, nasz Ragnaros jakby trafił w jego Ragnarosa, to by było po prostu fantastycznie. Okej, dobieramy. Doktor Hook super, Żmij Many super. Wyrzućmy w takim razie Żmija Many, aby zmniejszyć jego prawdopodobieństwo Ragnarosa, gdyby nasz nie trafił. Czy nasz Ragnaros trafi 50% szans? Trafi! Jest! Kurczę, blady, ja nie wierzę w to, co się dzieje po prostu, moi drodzy. Wielkie, wielkie szczęście, aczkolwiek facet poszedł niesamowicie nieostrożnie i zupełnie niemądrze. Ten niestabilny kamuflaż może tam dużo nam nie robi różnicy. Okej, nasz Dr. Hook na pewno. Pingujemy jednego bombota. Zobaczymy, czy nie, najpierw zabijemy jego bombota, zabijemy drugiego. Czy nie zabijamy drugiego? Zabijamy, aby nasz Ragnaros trafił w tego doktora Hooka. No, na krawędzi życia i śmierci, ponieważ jeśli on nie trafi, może być martwy na następnej turze. On trafia! No, RNG zupełnie po naszej stronie nadal. Jeśli on ma dwa firebole, to leżymy po prostu i kwiczymy. Nie, nie leżymy, bo jeden jego fireball po prostu padł. Jeśli... Znaczy już był, to może być dużo sekretów. Counterspelle już dwa były. Facet fireballuje naszą twarz. Wow, no robi się ostro, bardzo ostro się robi. Wiem, że to jest oczywiście Counterspell, nie jesteśmy w stanie go zabić w turze. Czy jest naprawdę możliwe, byśmy przegrali? Oddech moi drodzy. Goblin grzmotnik. Myślę, że nie jesteśmy w stanie go zabić na pewno w tej turze. Okej, najpierw zaatakuj. Nie, najpierw goblin. Nie, najpierw naginacz mechów. Żeby sprawdzić, to już nie jest na pewno lustrzany byt. Więc goblin grzmotnik, zobaczymy, w co trafi. Możemy w takim razie to dobić.
Okej, okay, zabijamy go, atakujemy bomba za jeden. Fantastycznie, fantastycznie. No, moi drodzy, wielki znak zapytania, czy nasz przeciwnik jest w stanie nas zabić. Być może mogłem pójść troszeczkę bardziej wiolo i spróbować go zabić już w tej turze, aczkolwiek byłoby to bardzo ryzykowne, bo jedyna karta, od której teraz giniemy, to jest jego Frostbolt. Oba Frostbolty poszły. Obie kule ognia, tak mi się zdaje, poszły. Tak, i wygrywamy ten mecz i leciał do nas. Wow! Wow, moi drodzy, podniosłem się ogromnie, ale jesteśmy w tym samym miejscu, do którego doszliśmy bardzo, bardzo niedawno. Mecz, wow. No naprawdę, facet z tym Ragnarosem poleciał po kompletnej bandzie i to RNG poszło przeciwko niemu. Ja niestety za bardzo się trzęsę, aby móc rozegrać kolejny mecz, moi drodzy. Więc pozostaje mi tylko... pozgrzać wam tę talię, którą właśnie tutaj rozegraliśmy mecz. Przepraszam, że się strasznie podniecam, ale dla mnie 3 gwiazdki na... Piąty poziom rankingu to jest rekord życiowy, pytacie, no jasne, no to leć w rekord, no to leć, pobij go teraz. Ale boję się, że po prostu to się źle skończy, więc na razie w tej euforii wolę was zostawić, przedstawić wam deck, który tutaj dla was mamy. Dichaimish nakręcanych, dwóch nakręcanych gnomów, dwie żmijmany, dwa pociski lodu, dwóch nagraniaczy mechów, dwa śniegoszłapy, dwóch szalonych naukowców, dwa wkurzotrony, dwa lustrzane byty, tajemny intelekt, dwa pajęcze czołgi, dwóch techników z Majsterkowa, dwie kule ognia, dwa goblinik z żmotnicy, jeden mechaniczny yeti, jeden lazurowy smok, jeden arcymag Antoninas i jeden doktor Hook. To jest deck, moi drodzy, który mnie doprowadził do piątego poziomu rankingu. Od razu przyznaję się przez bicie, że grałem również tak, że po drodze troszeczkę kapłanem i często naprawdę wygrywałem właśnie dzięki temu, że wybrałem kapłana, prawdopodobnie nie Mechmaga. Aczkolwiek ten deck obecnie dla mnie kompletnie miażdży metę. Widzieliście, że co prawda w Miro meczach, w meczu przeciwko drugiemu Mechmagowi może się to skończyć dla was zupełnie losowo, w zależności od tego, co dostaniemy. Aczkolwiek jeśli umiecie to dobrze rozegrać, to pamiętajcie tylko jedno, że ten mecz zawsze polega na tempie gry i chodzi o to, żeby jak najszybciej je zyskać i potrafić po prostu szybciej przegonić waszego przeciwnika, ponieważ ten deck nie ma opcji ani leczenia się, ani jakiegoś innego wracania do gry. Nie ma żadnych sekretów dodających pancerza i tak dalej. Moi drodzy, wow. Ja się jeszcze trzęsę, bo te mecze były naprawdę nawet nie tyle intensywne, co po prostu strasznie szarpiące nerwy, także idę ochłonąć, a wam, no cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!